widzisz? Zabijam potwory. Witam was bardzo serdecznie, Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, tutaj skończyliśmy ostatnio, jak pamiętacie, pewnie pamiętacie. O, tam coś się zbliża. Ja zaraz sobie to sprawdzę, a my będziemy się kierowali, moi drodzy. Tutaj chciałbym odkryć, co to jest. Podejrzewam, że to będzie coś ciekawego, bo to jest znak zapytania. I byśmy jeszcze przelecieli do tej tablicy ogłoszeniowej. Taki mam plan. A w ogóle to kierujemy się do kasztelu Barona. Dobra, widzimy się pod znakiem zapytania. Uciekaj. Dobra, trzeba się trochę sokiem z gumi jagód zasilić, bo to już nie ma żartu. Dobra, po niej. No, baba wodna, 8 poziom. Więc opłacało się. Lecimy dalej. Dobra, doleciałem tutaj. No chodź, no chodź. Kici, kici. Dobra, no chodź. O, jest, dobra. A, to były dwa. Kurde, nawet nie zauważyłem, że to są... Że to są dwa, a nie jeden. Kurczęson. No, kto by powiedział. Patrz. Warto się tu rozejrzeć. Warto się rozejrzeć, czyli tutaj będzie wiedźmiński cech do zdobycia. Zaraz wracam, tylko się trochę uzdrowię. No i w trakcie uzdrawiania już spotkałem ducha. Kurde, on gdzieś tutaj łazi, ale... No. Aha. Po tobie? Tak. To dobrze. To bardzo, bardzo mnie to cieszy. Czy coś tutaj jeszcze bym spotkał? Bardzo możliwe. Trzeba się... O kurczęso. Pokaż, co umiesz. No właśnie, pokaż, co umiesz. Patrz, tym razem dwa. No ale co? No chodź. No chodź, nie bój się. No. No, do widzenia. Tam jeszcze jest. Tam leci. Patrz, no muszę go ganiać. O, dobra, po nim. Dobra, to się udało.
Mam nadzieję, że to wszystkie, bo... Kurczę, no sprawdzam. No niby nic, nie? Tutaj nic nie ma. Musimy to zbadać, bo... Tam mogą być fajne znajdźki. Mogą, ale nie muszą. No dawaj, wchodź. O, proszę bardzo. Proszę. Ale to jeszcze nie wszystko. Wychodzi na to, że tutaj jeszcze coś powinienem znaleźć. Poczekajcie chwilę. Tutaj jeszcze mamy oczywiście zaproszenie od Keiry na szósty nasz poziom w sumie. A to wiecie co, weźmiemy na razie, zrobimy Keirę Metz, a potem się zobacz. No, takie coś. Jednak taka zmiana planów. Mieliśmy lecieć do Barona, wiem, ale tak mi się wydaje, że tak będzie po prostu lepiej. Czy będzie, to się okaże. Tylko ja bym chciał jakiś znacznik znaleźć. No, bo zobaczcie, tutaj bez znacznika, no kawał drogi, kurde, lecieć, nie? Albo w tej wiosce, albo w tej, by jakiś znak, kurde, by nas ratował. I to mocno, nie? Bardzo by nas... Opuszczone miejsce, ale... Kurcze, czy my mamy... Tutaj gdzieś, no właśnie, nie. Zbadamy sobie tą wioskę. Zobaczymy, co tutaj, jak tutaj się dzieje. No niby coś tutaj jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie ukrywam, że chciałbym... O, uciekaj. O, uciekaj. Uciekaj. O, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj. Tutaj. Musimy się dostać. O. No, uciekaj. 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 Kurde, myślałem, że mam igni, a nie miałem. Kurde. Oj tam, nie przesadzaj, moja dupa należy do ciebie. Zaraz zobaczymy, czyja dupa będzie... Czyja? Aha. Pięknie. Tutaj sobie poradziliśmy dość ładnie. Poszło. Teraz tak, to potrzebuję, to potrzebuję. Zbieram co mam. Kurde, znaczy co mogę. Wiadomo. Tam jeszcze chyba jednego przeciwnika mam. Takie odnoszę wrażenie. Oj tam. Przeszła ci ochota? A chodź. Chodź, nie bój się.
machacz. To jest 9 poziom, a ja mam 6. Jakby co. Także... O, są jakieś... O, pięknie. Jaka znajdźka. Tutaj powinny być, o, po tym trupku znajdźki. Pięknie. Zaraz sprawdzimy, czy to nie jest czasami coś lepszego niż posiadam, nie? Co? Gdzie? A, tam jest! Dobra! Tam jesteś. Co ty gadasz? Proszę, uwolniliśmy wioskę, no to chyba dadzą nam znacznik, nie? Jak myślicie? Dostaniemy coś? Jakiś... Zobaczymy. Miejsce zostało, dobra. Widać, że jest człowiek bywały, więc rzeki. Dzięki za wszystko. A dalej wystarczy bawelać raz w tydzień, czy więcej razy? Tyle czapkę. O, proszę, miło. Miło, że ktoś jest w końcu chociaż trochę wdzięczny. Musi być rada. No. Racja, babciu. Tutaj mamy, o, skrzyneczkę. Warto właśnie w tych wioskach, powiem wam, zaglądać do tych chatek. Oglądać. W niektórych nie ma nic kompletnie. Ale jednak... Duża część tych chatek to jednak są jakieś fajne znajdźki. Tam jest... Raz za wozem, raz na kozie. Aha, tutaj jest tak. Tutaj jest tak, tutaj jest tak. Pięknie. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, co dostaliśmy. Słuchajcie, tutaj sobie porównanko zrobię. No, ten pancerz jest lepszy. Tak jest. Ma 48 pancerza. Na razie takie bierzemy, który jest mocniejszy. No wiadomo, wszystko na tej zasadzie znajdź, zobacz, nie? Tu jest 5, tu jest 6, tu jest 9. I już warto się zastanowić. Tutaj mamy 5 pancerza i 4. A mieczyki jak? O, ten jest lepszy, nowigradzki. Buty co? No powiem, ładne, ładne. Od 7 będziemy mogli takiej kuszy używać. Też sobie zamienimy. Chyba że znajdziemy coś jeszcze lepszego, wiadomo, nie? Tu ma 58. Ten jest fajny miecz, tylko że on nie ma tego zamrożenia. Na razie nie będę wymieniał. Wiecie, na razie nie. Jak tutaj z jedzonkiem? No, z jedzonkiem jest nieźle. Tego piwa musiałbym unikać, bo on powoduje, że wiedźmin wtedy widzi tak... No wiadomo, jak pijany człowiek, nie? Jest ten efekt nałożony.
Tutaj jeszcze znalezione, nie kradzione. Teraz weź mi tutaj jeszcze wytłumacz, jak ja mam... Odwiedzę sobie handlarza i zaraz się widzimy. Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Jesteśmy na granicy przeciążenia. Nie będę tutaj wymyślał. Ja wiem, że te ceny są tutaj no, porażająco małe, ale chociaż te takie biedne miecze to bym sprzedał. Zależy mi, żeby to sprzedać. Resztę na razie zachowam, bo to się może przydać. Tutaj by mi zależało, tak, to sprzedać. To chyba rozłożymy, o ile się nie mylę. Kwiatki też chyba rupieć. Skórka rupieć. To też. Na razie trzonek zostawimy. Zobaczymy, jak tutaj się to będzie zachowywało. Tutaj nie. Tu mamy jakiś insygnia temerskich sił specjalnych. No nie wiem, na razie zostawię, bo to widzę, że jest mało warte. Nie ma takiego parcia, aż żebyśmy to sprzedawali. Tutaj sobie ten talerzyk możemy sobie sprzedać, proszę bardzo. Teraz fiolkę, wilczą skórę, niedźwiedzią skórę. To zostawimy, bo to spróbujemy rozłożyć. Lalka też myślę, że... A, już nie masz pieniędzy, tyle nie masz. O, ty. No to to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze. Bo to są kilogramy zbędne, nie? Znoszona skóra też. No, byłoby dobra. To by było tyle. Bywaj. No ale zobaczcie, nie ma nigdzie znacznika. W takim razie wybieram się tutaj, licząc, trzymam kciuki za ten znacznik, nie? Głupiąc w nosie, ciekawsze rzeczy widziałem. Ale fajnie, że tutaj go, kurde, chociaż jakoś cenią za to, co zrobił, nie? Że uwolnił tą wioskę po prostu. Góle. Tam, gdzie są góle, zwykle są też zwykle. Zaraz wrócimy. Dobra, moi drodzy. Znalazłem ten drogowskaz, który mógłby nas przenieść w sposób prosty. Nawet na Podgaję, bardzo by nam to odpowiadało. Natomiast nie jestem w stanie się dostać do tego drogowskazu, póty co, dlatego że no on tutaj jest strzeżony przez potwory, które są ze znakami zapytania. Ja wam to nawet pokażę, że te potwory naprawdę, zobaczcie, nawet znaki zapytania są. I czerwone czaszki, to oznacza, że nie mam z nimi najmniejszych szans. Po prostu. A to oznacza, że trzeba stąd, że tak powiem, dać nogę. Dobra, ja obieram kurs na te tutaj tablice. Nie wiem, dostanę się może do tej łódki najpierw? Chyba tak. I w taki sposób sobie będę mógł pomóc, bo nie widzę tutaj nic jakoś inaczej. Ja mam wrażenie, że ja tutaj jeszcze czegoś nie zrobiłem, wiecie? Coś mi tutaj nie gra.
ale jestem po prostu na razie za słaby, żeby tutaj tak sobie biegać dobrowolnie. W ogóle zobaczcie, mamy zmieniony strój. Ja wam nie wiem, czy ja wam pokazywałem, czy ja wam nie pokazywałem. O, zobaczcie, jak jest widniej, to lepiej to wygląda. No i nie deszczowo, nie? No, bo to trzeba uciekać stąd. Dobra, my mamy cel, lecimy. Dobra, łódka właśnie nam gra pokazała, że możemy z nich korzystać, jak z nich korzystać. Wszystko jest tutaj w przyciskach wsad, czyli lewo, prawo mamy tutaj. Shiftem dodajemy gazu, ona płynie w taki fajny sposób. Szybka podróż też jest możliwa. Zgnilec i baba wodna. No nie bardzo mi się to widzi. Aha, i trzeba uważać na łódkę, bo łódkę można rozbić, tak jak w realności. Jeżeli wpadniecie na jakieś skały, na jakieś takie sytuacje, które wystają tam z wody, no to łatwo stracić łódkę. No i wtedy trzeba będzie na piechotę płynąć, no czy tak tym obywatelem. Zanosi się na deszcz. Zanosi Geralt, ale... Aha, tam są te potworzaste. Tutaj chłopka. Cześć, chłopka. Darczy tego dobrego. A, tam. Dzień dobry. Nie, chyba nie lubisz. Dobra, mamy to zbadane. O, takie coś. O, tutaj jeszcze mamy możliwość. No to jak mamy, to bierzemy. Jesteś wiedźminem? Tak. A potrzeba ci? Czegoś? A! Erze! No Erze, no bo stanęłaś, ja wiem, że u siebie, ale... Stanęłaś trochę na środku. Dobra, słuchajcie, ja spróbuję sprzedać u kowala. W rońce trza ci szerokim łukiem o mnie. No. Miecze. Nie no, tylko dzień dobry. Pokaż mi swoje towary. No i te ceny są takie jakieś wyższe. Ten też sprzedam, bo będzie mnie kusił. Ten też, ten też, ten też. To wszystko do sprzedania. Tak, do widzenia. Co ty jesteś? Siła ataku. Ja mogę takie 4 sprzedać, bo one mi są kompletnie... Tak, podpalenie 3. Od 5% chcę zbierać, wiecie? Więc 2% to mnie tak średnio interesują. A piątki dopiero się pojawią, więc... Aha, już nie mogę nic sprzedać. Dobra. Rzemiosło. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Tutaj jak wchodzicie do, w ogóle do niego, czy tam do sklepu, czy ten, to tutaj możecie się przenosić pomiędzy sklepem, rzemiosłem, naprawą. Z naprawy bardzo fajnie się korzysta. Tak. I rozbieramy na części. Tak, te są takie. Tak, to będzie potrzebne. A w ogóle to miałem wam chyba pokazać. Tak. Tego nie sprzedawałem. Widzicie? Czarną perłę daję. Nie radzę tych muszelek jako róbcia sprzedawać. One są nic nie warte. Kosztują może jeden ten pieniążek, ta korona. Natomiast finalnie za czarną perłę dostaniecie ciut więcej.
a ile więcej, to zależy od tego, gdzie sprzedajecie, tak? Niektóry handlarz daje więcej, niektóry mniej. Tutaj nie kierujcie się tym, że czasami trafiacie na handlarza, który wam daje jakąś niską cenę. A, i pamiętajcie, że tutaj po prostu możecie... Oj, przepraszam. W rzemiośle, oprócz tego, że wytwarzacie broń, tam różne rzeczy, zależy u kogo jesteście, czy u kowala, czy u kogo, to jeszcze możecie wytwarzać te takie półprodukty, które z których później wytwarzacie na przykład pancerz albo broń, tak? To też jest istotne i to też jest ważne. Sztaba mi się chyba przyda. Przynajmniej jedną sobie zrobię. Takiej stali jeszcze. Żelaza byś mi zrobił. O. Dlatego to warto rozkładać. Jak sprzedawać. No i tam żywica. Dobra. Na razie mi to wystarczy. Czy ja bym chciał ci coś sprzedać? Nie mam ci co sprzedawać. Dobra. Bywaj. Tutaj jest tablica. To jest powtarzalny temat. Za każdym razem, kiedy podejdziecie... do tablicy, dostajecie zlecenie. Na przykład na bestie. Zaginieni żołnierze. I to wtedy tutaj wchodzicie sobie tutaj na zadania i możecie wtedy sprawdzić, jak to się wygląda, jak to tutaj się rozkłada. Sprawdzić, czy wam po prostu pasuje poziom. Ja na przykład mam 6, no to chciałbym do tej Keiry Metz się udać, jako to jest zadanie poboczne. Do Krwawego Barona też będę dążył, tak? Ale tutaj walnę to jedno. Dzikość serca, obrońca wiary, to są te kapliczki, które mamy naprawiać, pamiętacie. Kolekcja kart, no to niestety, to nie jest dla mnie. Wiedźmińskie zlecenia, to po prostu to są te zlecenia, na które nam tam dają takie jeszcze bardziej poboczne zadania, nie? W sumie to są zlecenia takie. No i oczywiście poszukiwania, i najczęściej to są poszukiwania cechów. Ja będę celował w kota. Kotek mnie interesuje najbardziej. Cechu kota. Gdybym, no bo nie wiem, kot mi najbardziej odpowiada. Tak mi się wydaje, ale... To zlecenie bestia doborowa, o. Czy tajemnica wsi. I wchodzicie sobie i patrzycie. Bestia doborowa, czy jest? I gdzie jest? Bestia doborowa, 25 poziom, tak? Czyli to na pewno nie. Na pewno nie na teraz. Dzikość serca, obrońca wiary, to już mówiliśmy. Tak, a my... Keira nas interesuje. Ja jeszcze szukam tego, kurde, tego takiego kupca, o, tam będzie. Macie pieniądze? Mam. Pokaż. Pokaż mi swoje towary. Sprzedaję te piwa, już mówiłem dlaczego. Na razie zostawiam te 10-sekundowe regeneracje życia, bo... No nie wiem, brakuje mi jeszcze tej żywności. Natomiast będę dążył do tych 5-sekundówek, bo te 10-sekundówki, one się tak na dłuższą metę, to one się nie sprawdzają, nie? Nie jestem nimi zainteresowany. Na razie biorę, bo... No bo tak. Bo dlaczego nie? Dobra, tutaj mamy sprzedane. Bywaj. I lecimy do Keiry, moi drodzy. Tutaj mam znacznik.
więc kieruję się do tego znacznika. Gdzie to jesteś? Tutaj. Dobra. Tutaj i tędy. I z szybkiej podróży korzystamy tak, że tam wybieramy po prostu ten... na znaczniku to E, że podróż, no i on nas tutaj przenosi, tak jak widzicie, tym ekranem wczytywania, nie? Po chwili pyk, jesteście. Natomiast czas upływa normalnie, tak jakbyście podróżowali, nie? Kupujcie, Gabriele, obroń się sam. Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel. To się nazywa marketing, nie? Jeszcze w tamtych czasach. Pokaż mi swoje towary. Tak. To by mnie interesowało. Jestem tym bardzo zainteresowany. Chciałbym to mieć. To jest do... ten. Do naprawy. Do naprawy. A naprawa jest nam bardzo potrzebna. Tutaj mamy takie coś i to kosztuje 400. No ale ja nie mam za dużo koron. Na razie jesteśmy biedni. Bywaj. Jak nie mamy za dużo pieniędzy, to nie będziemy tutaj kombinować. Dobra, moi drodzy. I lecimy do Keiry. Bo taki był nasz cel, nie? Tak się śmieję, bo tutaj, powiem wam, możecie sobie celować w co chcecie. Przygoda każdej chwili szkoda. Tak bym określał każdy praktycznie odcinek. A to, że wy sobie tam zaplanujecie, że wy gdzieś tam dokądś chcecie się dostać, to jest zupełnie inna bajka, nie? Jesteśmy na miejscu. Będzie to raczej w nowym odcinku. Zobaczcie, jaki kuń. Ale jak ślicznie patrzy. No to rzucajcie łapką płoteczce i jemu też. Myślę, że w dniu dzisiejszym nastarali się, nazabijali potworów, więc trzymajcie się.